Musimy zlikwidować wszystkie programy socjalne, które pan wprowadził. Przez bardzo długi czas żyliśmy na kredyt. Prawo i Sprawiedliwość dodrukowywało pieniądze i obdarowywało ludzi, udając świętego Mikołaja. Byłem przez jeden dzień babcią klozetową. Skąd zainteresowanie polityką w ogóle w pana życiu się wzięło? Jak to się zaczęło? A to całe życie. Od samego początku, myślę. Ponieważ ja zawsze byłem jakimś organizatorem, jakimś szefem czegoś. I zaczęło się od dosłownie takich prostych rzeczy jak samorząd uczniowski. I najpierw było tak, że byłem szefem samorządu uczniowskiego, a później było coś takiego jak Młodzieżowa Rada Miasta. To się w Gdyni nazywało Sejmik Uczniowski, teraz jest już Młodzieżowa Rada Miasta, czyli prawidłowo, ale ja byłem szefem tego Sejmiku Uczniowskiego. Czyli najpierw zostałem szefem mojego samorządu w moim liceum, następnie z tych wszystkich szefów zostałem szefem tej Młodzieżowej Rady Miasta, a potem był jeszcze Sejmik Wojewódzki i też zostałem tego szefem. Piął się pan tak po szczeblach? Wtedy mnie cały czas wybierano na te czołowe miejsca. Miałem 15-16 lat, także to nie było to. Dopiero w momencie, gdy osiągnąłem tam 18-19 lat, to zacząłem jakoś w polityce. No i rzeczywiście od samego początku trochę w tą stronę korwinistyczną, taką konserwatywno-liberalną, wolnorynkową, tak? Chociaż jeszcze wtedy nie w praktyce, ale przynajmniej w założeniach, bo w praktyce to dopiero jak założyłem swoją działalność. Natomiast wtedy, no jak tak byłem nauczony tego, że właśnie wolny rynek, że wszystkie te rzeczy, które właśnie są związane z rozwiązaniami mniej socjalistycznymi, to są te rozwiązania, które mogą nam pomóc. Cokolwiek, co zbliża nas bardziej do tamtej Ameryki, to jest to, co gospodarczo mogłoby nas rozwijać, a nie to, co nam aplikowali tamci politycy. No i od początku się angażowałem w różne ruchy takie właśnie prawicowe. Wtedy było Stowarzyszenie Koliber. Ono do dziś istnieje, ale troszkę inaczej dzisiaj funkcjonuje niż wtedy. Wtedy to była taka para młodzieżówka Unii Polityki Realnej Korwin-Mikke. Ja tam byłem prezesem tutaj lokalnie, byłem też w centralnym zarządzie. Jakoś tam sobie to. No i co? No i partię Korwin-Mikke. Ale nie samą polityką pan żył, bo pan był też, prowadził pan biznes, tak? Szkoła językowa. Tak. No niech pan opowie. No było tak, że znaczy, na studiach to robiłem mnóstwo różnych rzeczy, żeby pieniądze mieć, ale... Co pan robił? No na przykład ochroniarzem byłem. Przez wszystkie te lata, co studiowałem, to byłem ochroniarzem na meczach, na koncertach. Normalnie w firmie ochroniarskiej. Nie, no miałem tylko kurs tam na imprezy masowe, taki tam wtedy można kilka było... Kilka złotych na godzinę, prawda? Bo to tak. Były duże chyba, tak. Pamiętam, 8 złotych za godzinę. A jakbym był, ale to dlatego, że to imprezy masowe. Gdybym był takim, co tam na obiekcie siedzi 24, to na przykład 4 złote. No nie, no. Tak? 8 złotych na godzinę, czyli pod koniec imprezy starczyło mi na zestaw w McDonaldzie, więc było spoko, ale było fajnie. Pochodziłem sobie na mecze, pochodziłem sobie na koncerty przez wiele lat, mam mnóstwo różnych fajnych przygód, które zaliczyłem w tamtym czasie. Na przykład tańczyłem na scenie przy 50-tysięcznym tłumie z piosenkarką, która nazywała się Ingrid. Nie wiem, czy pamiętacie taką. Była taka słynna. Była taka. No to sytuacja była taka, że akurat byłem na jej koncercie i w pewnym momencie szef na telefon do mnie zadzwonił, że mam przyjść natychmiast pod scenę. Nie wiedziałem, o co chodzi, ja byłem gdzieś tam na jakiejś bramce, gdzieś daleko, no ale przybiegłem pod tą scenę. Ubrali mnie tam tutaj kask, tam tą kamizelkę taką, to tak zwane żółwiki, tak? Chociaż nigdy tego nie wkładałem wcześniej. I powiedzieli, że mam stać pod sceną teraz. No i stoję pod tą sceną, a ona w pewnym momencie po schodkach schodzi, bierze mnie za rękę, włożyła mi różę w buzię i zaczęliśmy tańczyć na scenie. I o co chodzi, potem schodzę z tej sceny, jak już z nią potańczyłem. Schodzę i patrzę, wszyscy koledzy się śmieją ze mnie, o co chodzi, bo nikt z nas nie chciał. Okej. Okay. A jakieś miał pan takie nieprzyjemne sytuacje? Nie wiem, ktoś się awanturował, czy było kogoś nie, wyrzucić? Tego było całe mnóstwo, tylko ja akurat byłem, ja zawsze byłem fajnie ustawiany, ponieważ ja zawsze miałem tak, że ze mną był taki, co, znaczy ja byłem negocjator. A ze mną zawsze był taki, co już nie negocjował na bramce. Czyli pan był ten dobry taki? Tak, ja byłem ten, co jeszcze próbował polubownie. Nie, no było spoko. Oczywiście te imprezy masowe teraz trochę inaczej wyglądają, niż wyglądały wtedy. Bo to ja mówię o przygodach sprzed 20 lat. No tak. Więc no to nie, dosłownie... Oberwał pan, czy pan kogoś dosłownie ten. Nie, nie, ja akurat nie miałem żadnych tego typu nieprzyjemnych sytuacji, ale miałem kilka szarpanin różnych z różnymi ludźmi, którzy po prostu nie chcieli się jakoś podporządkować, a to wiadomo, to zawsze, ale to mówimy tylko o jakichś ludziach bardzo pijanych na przykład, tak, bardzo agresywnych przy okazji, z którymi coś tam trzeba było robić. No oczywiście różne sytuacje tam były, ale to jednak były imprezy takie, no,
powiedzmy, że na poziomie. Tak? Wtedy mówiłem, że ja polecam studentom socjologii na przykład, żeby się zatrudnić w takiej firmie. Bo wie pan, no, idzie pan na imprezę, na koncert i patrzy pan na tych ludzi, co są z napisem ochrona. No jakie ma pan o nich zdanie? Że to są jacyś wybitni intelektualiści, no którzy tutaj są? Te... Właśnie nie, nie? Zazwyczaj ma pan takie o nich zdanie jakieś, jak, jakieś gorsze. No, tak? Tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonuje. Tymczasem właśnie w tej ochronie no, pracowali bardzo często masowo studenci po prostu. Tak? Żeby dorobić do... Więc to nie było tak, że ochroniarz to jest jakiś osiłek bez mózgu, który sam ma po prostu bić. Tak? Także... To nie tak, to zupełnie inaczej to wygląda i dlatego powiedziałem o tym, o doświadczeniu socjologicznym ciekawym, ponieważ z drugiej strony, jak ludzie traktują ochroniarza, to jest bardzo ciekawe. To było wtedy dla mnie bardzo, to było dla mnie bardzo ciekawe, szczególnie, że ja zawsze byłem taki duży, jak jestem dziś. Tak, ja zawsze miałem prawie te 2 metry, zawsze ważyłem powyżej tam 120-130 kilo, więc to, w jaki sposób ludzie traktowali ochronę, to było dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. A ta szkoła językowa, jakby pan nawiązał? No, otworzyłem ją zaraz po studiach. Plan miałem taki, bo ja studiowałem zarządzanie marketing i wokół tego założenia szkoły językowej prowadziłem różne badania wtedy na studiach jeszcze i różne projekty, jak były jakieś tam biznesplany, nie wiem, plany marketingowe i tak dalej, to wszystko o szkole językowej. Założenie było takie, że uczę małe dzieci w szkołach, w których jestem w stanie pojawić się jako ten, który kontynuuje jakby naukę w tym samym miejscu. Dzięki temu oszczędzałem na lokalu. I dzięki temu miałem stały dopływ studentów, uczniów. No tak. Więc gwarantowałem sobie dwie rzeczy, które bardzo pomagały w rozwoju biznesu. To znaczy, po pierwsze, nie płaciłem za lokal jakichś gigantycznych tysięcy złotych, tylko płaciłem za godziny, które wynajmowałem salę. Po drugie, spadałem z nieba rodzicom, którzy po prostu dzieci kończą o 13:30 lekcje, a ja na przykład biorę je na następne 2 godziny w tej samej szkole, w tej samej sali. Tak? Dało się z tego wyżyć? Dało się z tego wyżyć naprawdę wtedy bardzo... Zatrudniał pan, czy sam Tak. Wtedy miałem kilku lektorów, miałem 2 placówki, 3 rozwinęło. Nawet w pewnym momencie. Więc naprawdę bardzo fajnie to szło. Tylko ja w pewnym momencie zauważyłem, że głupieję, że się cofam. Ponieważ ja angielskiego uczyłem nie na bazie tego, że skończyłem studia językowe, później dopiero zrobiłem, tylko wszystkie te certyfikaty międzynarodowe różne porobiłem za czasów licealisty jeszcze. I potem jak przez 2 czy 3 lata miałem do czynienia z 5-, 6-, 7-, 8 latkami, i cały czas było, what color is the elephant? Oh, the elephant is blue. To można zgłupieć. To ja z jednej strony miałem studentów, których prowadzę do proficiency na przykład, a z drugiej strony miałem dzieci, które, i żeby było śmiesznie, to ja z tych dzieci zarabiałem kilkukrotnie więcej niż z tych studentów na najwyższym poziomie. Na dzieciach zawsze. Tak, więc biznes to był na tych właśnie grupach z dziećmi, z kolorowaniem słonia. Więc rzeczywiście w pewnym momencie ja się z tego wycofałem i zacząłem prowadzić zupełnie inaczej. Zresztą wtedy już polityka się pojawiła, a jak się polityka pojawia, to trochę ciężko jest to łączyć z biznesem i wtedy się to zaczęło zwijać. A najdziwniejsza robota, jaką pan właśnie wykonywał, to jaka to jest? Może nie najdziwniejsza, najśmieszniejsza. Byłem przez jeden dzień babcią klozetową, to znaczy pilnowałem i pobierałem zeta od używania toi-toja na jednej imprezie. A czemu tylko jeden dzień? Ale nie byłem ochroniarzem wtedy, tylko po prostu dostałem taki angaż, że miałem tam gdzieś w obsłudze miałem pracować i ten. I czyli to była impreza jednodniowa jakaś, tak? Tak. No, to, no kurczę, ale pieniądze z tego były. Ile pan wtedy? Nie wiem, to było też ponad 20 lat temu, ja nie wiem, z 200 wyciągnął. Czyli za pan tylko pobierał ten pan tak. Nie. Nie, pobierałem, ale i pilnowałem, żeby nie było brudno, ale kurczę, ale zarobiłem za tę dniówkę, miałem naprawdę świetną. Tam, pamiętam, że tam, nie wiem, z 200 zł wyciągnął. Coś pan sobie za to kupił wtedy? Czy tak, nie, za pierwsze pieniądze, które w życiu zarobiłem, to poszedłem na prawo jazdy. Ale to akurat nie tam, ale faktycznie pamiętam, że pierwsze pieniądze, jakie w życiu zarobiłem, to od razu wziąłem sobie kurs na prawo jazdy. Tak. Nie rozpuścił pan na jakieś głupoty? Nie. Pierwszy mój samochód, taki mój, to był Mercedes 124. Wcześniej jeszcze jeździłem Mercedesem 190, ale to akurat rodziców był samochód. Pożyczali. Tak. Potem miałem Forda Proba, takiego amerykańskiego, z tymi światłami wysuwanymi.
Nie chciał pan zostać kierowcą rajdowym albo jakimś... Nie, bo ja... ja lubię szybko jeździć oczywiście, ale lubię, przede wszystkim lubię bezpiecznie jeździć. To znaczy, ja bardzo lubię życie, fajne jest i chciałbym pożyć jak najdłużej. Okay. W związku z czym oczywiście adrenalina fajna, ale można ją uzyskiwać na innych działkach. Także zdecydowanie wolę bezpiecznie niż szybko, chociaż można szybko, tylko w odpowiednich miejscach i w odpowiednich okolicznościach. Ja jestem akurat wrogiem tych pewnych ograniczeń, które są u nas w miastach, tam nie wiem, te 50 na godzinę uważam za kompletny absurd, tak, i zawsze mówiłem, że to kierowca dostosowuje prędkość do możliwości, no ale oczywiście jestem też wrogiem wariatów na ulicach, tak, i to jest jasne. A jeśli chodzi o zapinanie pasów, pan jest wrogiem, czy nie? Ja zapinam, bo mi wygodniej, ale nikomu bym tego nie narzucał. Ja zapinam dlatego, że ja po prostu lubię, ale na przykład lubię z przodu, gdy siedzę jako kierowca, bo się wtedy bezpiecznie czuję. Ja czuję się wtedy jakoś taki otoczony. Natomiast jak jestem pasażerem, to nie. Jak jestem pasażerem, to nie chcę. Panie pośle, a może teraz troszkę przejdźmy do poważnej polityki. Mhm. Wybiegnijmy trochę w czasie. Przyszły rok jest po wyborach. Jak to będzie? Kto rządzi? PiS, opozycja, co z Konfederacja wchodzi do Sejmu? Patrzymy na dzisiejsze sondaże, ale ja myślę, że to jest całkowicie błędne spojrzenie, ponieważ przed nami bardzo ciężki sezon zimowy i ten sezon jesienno-zimowy może bardzo duże przetasowanie zrobić. Centrolewicowa opozycja dzisiaj widać, że nie jest gotowa na przejęcie władzy. I to przede wszystkim jest coś, co kłuje w oczy. Prawo i Sprawiedliwość natomiast rządzi beznadziejnie. Ja liczę na to, że Konfederacja będzie rosła, ponieważ teraz jest ten czas, kiedy ludzie będą patrzyli bardziej na swoje portfele. Jak nigdy dotąd, tak? Ponieważ... No właśnie Konfederacja, niektórzy właśnie politycy Konfederacji skupiają się nie na gospodarce, tylko właśnie na jakichś kwestiach światopoglądowych. Nie, to nam jest trochę wciśnięte w brzuch. Mówię o panu, tylko tam... Nie, że to mówię, to jest to nam wciskane w brzuch troszkę. Natomiast my się zajmujemy głównie gospodarką, zresztą partia, którą założyłem, nazywa się Wolnościowcy. My jesteśmy od tego, żeby właśnie doprowadzać do tych rozwiązań wolnorynkowych. Jesteśmy świadomi tego, że nie da się wszystkiego naraz, bo w idealnym świecie to byśmy zrobili tak, że nie ma natychmiast na przykład podatku dochodowego, no ale tego się nie da zrobić od razu. Ja bym zrobił bon oświatowy na przykład, ale też wiem, że tego się nie da zrobić od razu. Wprowadziłbym pewną prywatyzację części usług zdrowotnych, ale wiem, że tego się też nie da zrobić od razu, ale małymi krokami można do tego doprowadzić. Natomiast, ale co, wy tu będziecie w przyszłym Sejmie? Tak, nie, no, myślę, że to jest pewne. Ale jeśli przyjdzie prezes Kaczyński i powie Konfederacja, czy wchodzicie, czy nie w koalicję, to jak będzie decyzja? To będzie odpowiedź, panie prezesie, przez pierwszy miesiąc musimy odwołać, zlikwidować wszystkie 44 podateczki, podatki, daniny, opłaty, które pan wprowadził. Następnie musimy zlikwidować wszystkie programy socjalne, które pan wprowadził. 500+, i tak dalej. Biednym, jak znaczy, pomagają, a jest pan pewien, że pomagają, bo my jesteśmy przekonani, że to właśnie one sprawiają, że ludzie są biedni. No na przykład tak, 13, 14, tak, 500+, to nie pomaga? Nie pomaga, ponieważ przez to, że istnieją takie programy jak 13, 14, 500+, wszystko jest droższe w sklepach. Ta drożyzna, która jest, ona jest spowodowana tym, że przez bardzo długi czas żyliśmy na kredyt. Prawo i Sprawiedliwość dodrukowywało pieniądze i obdarowywało ludzi, udając świętego Mikołaja, bez żadnych konsekwencji dla gospodarki. Ja uważam, że to powinno być w postaci likwidacji podatku, obniżenia podatku, odpisu podatkowego, a nie w postaci darowizny w sensie gotówkowej, przekazu gotówkowego. Pan jest za likwidacją 14, 13, 500+? Czy ja uważam, że 13, 14 nigdy nie powinna zostać przegłosowana, tylko waloryzowane powinny być emerytury i odpodatkowane całkowicie? To znaczy, powinien pan dostać o 500 zł wyższą pensję po prostu, ponieważ dzisiaj jak pan spojrzy na swoje brutto netto, to różnica jest kolosalna. A dla niepracujących? A jak pan zobaczy dla brutto brutto, to dopiero jest kolosalna różnica. No, ale jak ktoś nie pracuje, to wtedy nie ma. I to jest kolejna kwestia, że... tylko że projekt socjalny w ten sposób ustawiony jest przy okazji faktycznie demotywujący do pracy. My nie możemy doprowadzać do systemu, w którym obywatele żyją z tego, że dostają socjal. Więc jednak przepraszam bardzo, a to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jednak ludzie nie mogą być demotywowani. Musi być wszystko zrobione tak, żeby jednak każdy chciał pracować. Chciał i pracował, póki może i póki ma ochotę. I nie może być sytuacji takiej, że państwo mówi, że spokojnie, nie musisz pracować, my się tobą zaopiekujemy, my ci damy. Bo jeżeli my ci damy, to znaczy, że kto daje? Pan daje, ja daję. Wszyscy my, którzy pracujemy, dajemy na to, żeby ktoś inny mógł sobie nie pracować. A my nie mamy sytuacji, w której mamy gigantyczne bezrobocie i problemy, tylko mamy dokładnie w drugą stronę. Mamy tak, że brakuje nam rąk do pracy. Ponieważ jesteśmy krajem rozwijającym się cały czas, krajem wciąż tańszego pracownika na skalę zachodniej Europy, do której aspirujemy, więc my jesteśmy cały czas krajem, który szuka
tylko po prostu potrzebuje pracowników. Dlatego też nasz rynek na przykład jest tak chłonny, że poradzi sobie nawet z tak gigantyczną imigracją, którą w tym momencie zaznajemy. Tak? I nie widać jakichś wielkich problemów z tego powodu, że ona jest. Czyli co, z PiS-em? Nie. Z PiS-em nie wyjdziecie. Ja sobie nie wyobrażam koalicji z partią, która ma program gospodarczy. Tak, program gospodarczy ma wprost przeciwny do naszego. To znaczy, myśmy nie zagłosowali ani razu z Prawem i Sprawiedliwością za żadnym ich pomysłem gospodarczym, za żadnym ich pomysłem sądowym. No, nie wyobrażam sobie głosowania czyli z ludźmi, taka którzy psują państwo. Najtwardsza opozycja względem PiS. Trochę tak jest. Znaczy, to się, tam, czy gospodarczy przede wszystkim. Platforma Obywatelska się śmiała, że oni to są totalna opozycja, tak oni się kiedyś nazwali. Tak. Chociaż w głosowaniach to nie wychodzi. Tak? To wy jesteście to. Tak, to my jesteśmy. Znaczy, albo oni do nas, wie pan, bo sytuacja jest taka, jak pan prześledzi poprawki na przykład, jak głosują partie nad poprawkami. No to jak są poprawki, my mamy tak, że my wszyscy jesteśmy podzieleni. Każdy z nas zajmuje się swoją działką, więc jest tak, że jest jeden poseł, który jest na przykład, ja jestem odpowiedzialny za edukację. W związku z czym wszystkie punkty, które są związane z edukacją, ja czytam ustawy, ja jestem na komisji i ja decyduję. I ja mówię tak, że panowie wszyscy głosujemy tak. Bo ja tak powiedziałem tutaj. Się podporządkowują? W tej kwestii tak, no bo my sobie ufamy, tak? To znaczy jest ktoś z nas, kto się zajmuje obronnością, ktoś z nas, kto się zajmuje gospodarką, ktoś z nas, kto się zajmuje zdrowiem, tak? I my wszyscy się dzielimy i następnie nawzajem się słuchamy, bo ja rekomenduję coś tam. Ewentualnie, gdy ktoś ma wątpliwości, no to wtedy się pyta, dlaczego zarekomendowałeś, że tak? No bo ja uważam, że aha, dobrze. I stąd wychodzą czasem rozbieżności, bo my się czasem nie zgadzamy w niektórych kwestiach. Nie zawsze, no właśnie, nie będzie no, tak nie się... wiem, no na przykład my głosowaliśmy wolnorynkowcy za tym, żeby i wolnościowcy za tym, żeby niedziele handlowe były no przywrócone, a nasi koledzy narodowcy głosowali przeciwko, tak? No właśnie. Ja zarekomendowałem, żeby były przywrócone, a nasi koledzy powiedzieli, że nie. I to są te różnice, które my akceptujemy. A nie denerwuje pana właśnie ten radykalizm światopoglądowy narodowców? We mnie nie ma radykalizmu światopoglądowego. Ale właśnie nie denerwuje nie mam pana z tym problemu. Wśród narodowców, nie? No ale bo... ja nie widzę tego radykalizmu. To jest tak, że jest to też coś, co zostało wciśnięte w brzuch. My przecież nie głosowaliśmy na przykład za ostatnimi ustawami, które były proponowane, chociażby projekt zaostrzania jeszcze prawa, ten, który był wprowadzony przez organizację pani Godek. Nie było żadnych takich ruchów, poza tym jednym, jedynym, który był, gdzie podpisaliśmy się pod wnioskiem do Trybunału i właściwie na tym koniec naszego zaangażowania. Chociaż rzeczywiście wiem, jak wizerunek robi w dyskusjach publicznych i nad tym wizerunkiem myślę, że też możemy w przyszłości popracować, gdy będziemy mieli większy wpływ i większy udział w mediach, tak? Bo dzisiaj na przykład my się spotykamy, za co serdecznie dziękuję Super Ekspresowi. Natomiast na przykład w publicznej telewizji nie było nikogo z nas od pół roku. A to nie jest tak, że nie chcecie chodzić, czy nie zapraszamy? Nie, gdzie? My jesteśmy w takim biznesie, w którym to my czekamy na zaproszenia i zawsze chętnie przyjmujemy. Politycy zawsze chcą. Więc jest tak, że no jeżeli... Ja powiedziałem to trochę przewrotnie. Tak? Trochę takie... Ale to nie, bo to jest dobre to dla widzów przede wszystkim, bo po pierwsze tak, jak nas nie ma gdzieś, to bardzo często ja widzę komentarze, wam się nawet nie chce do telewizji przychodzić. No tak, to drugi komentarz, który się regularnie powtarza, to ile wy dostajecie za te występy? Po pierwsze nie dostajemy ani grosza, po drugie, my zawsze przychodzimy, gdy nas ktoś zaprosi. I tak jest ze wszystkimi politykami, tylko problem polega na tym, że wasza redakcja prywatna robi to z własnej woli, natomiast państwowa redakcja, która ma obowiązek konstytucyjny nas pokazywać, od pół roku tego nie robi. A Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji milczy i nic z tym nie robi kompletnie. Także taką mamy sytuację w tym momencie. Jeżeli będziemy mieli trochę większy wpływ na to, no to będziemy też mogli pracować nad tym, jak nas ludzie widzą, co o nas ludzie mówią. Nie obawia się pan, że Ziobryści Solidarna Polska próbuje was obejść z prawej strony, bo w sondażach rośnie trochę w siłę, tak? Teraz próbują. Na Unii, w kontekście pytam, mówię o Unii Europejskiej. Jasne, KPO. Ale to jest tak, że Solidarna Polska głosowała za absolutnie wszystkim tym złym, o czym już zdążyłem tutaj powiedzieć, razem z Prawem i Sprawiedliwością. To, że my się zgadzamy co do tego, że Unia Europejska nie jest może takim idealnym związkiem międzypaństwowym, to jest jedno, natomiast my się nie zgadzamy na wielu różnych innych polach. I to, że Solidarna Polska po części
części próbuje pokazywać, że ma takie trochę nasze poglądy, no to też jest kwestia tego, że no może po prostu wiedzą doskonale, że ktoś musi odbijać elektorat, tak? Ale nie sądzę, żeby to było skuteczne, ponieważ ten elektorat, który na nas głosuje, to nie jest elektorat, który da się na takie tanie numery wkręcić. Oni są po prostu częścią Prawa i Sprawiedliwości. Tak długo, póki Solidarna Polska będzie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jest Prawem i Sprawiedliwością. Jak pan tłumaczy, no, parę punktów do góry Solidarnie Polsce poszło do góry, prawda? Tak, bo wizerunkowo bardzo dobrze nad tym pracują. To są po prostu wyraziści politycy. Więc to jest kwwestia tego, jak ich pokazują, tak? I jak oni się rozejdą z PiS-em, myśli pan, czy nie zawsze sądzę. Będą? Nie wierzę w to, żeby się rozeszli z PiS-em, ponieważ samemu Zbigniewowi Ziobrze zależy na tym, żeby zostać kiedyś prezesem PiS-u, myślę, i być następcą Kaczyńskiego. Odejście z PiS-u byłoby przekreśleniem tych marzeń. Więc ja w to nie wierzę absolutnie, ale to, że oni po części próbują jakoś tam z naszym elektoratem, nasz elektorat przyciągnąć, to widzimy, oczywiście wszyscy to widzimy, ale nie przejmujemy się tym, ponieważ my jesteśmy autentyczni, my od początku mówimy to, co mówimy, a oni dopiero od przedwczoraj. Sądzi pan, że kto wygra walkę o schedę prezesie PiS? No tego nie wiem, dzisiaj jest to bardzo ciężko prognozować. Tak, gdyby miał pan typować właśnie tak? No dzisiaj powiedziałbym, że Morawiecki, ale wiem, jakie tam są wewnętrzne różne układy, układziki i walki. Wiem, że Ziobro by chciał, wiem, że Brudziński by chciał. Środowisko PC oponuje. No, tak. Więc to no, nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. No pytanie, jak tam będą, kto będzie decydował o tym, kto jest kiedyś tam następcą. Ale na razie nie ma o tym dyskusji, ponieważ panowie Kaczyński, Tusk czują się dobrze chyba w tych rolach, w których są, chociaż już są obaj w wieku emerytalnym, tak? Więc już teoretycznie mogliby i na emeryturach być. A panie pośle, a czyli co, z PiS-em koalicja nie, a z Platformą? No z Platformą koalicja tak samo nie, jak i z PiS-em, tylko tyle, że no może powiedzmy, że my się bardziej zgadzamy pod względami gospodarczymi, przynajmniej z częścią Platformy Obywatelskiej, bardziej niż z PiS-em, natomiast nie zgadzamy się co do chociażby tej Unii Europejskiej i tego takiego podejścia, że wszystko co unijne jest cudowne. Więc czyli więcej wspólnych mianowników jest z PiS-em czy z Platformą? Nie, to tak się tego nie da rozdzielić. No, dałoby się jest to problem, policzyć. Jest to problem, ponieważ Platforma Obywatelska deklaratywnie jest partią, która jest wolnorynkowa. Oni nawet kiedyś się nazywali konserwatywno-liberalna partia. No tak. Natomiast jak mieli swoje 8 lat rządzenia, to ja wtedy miałem właśnie swoją działalność, prowadziłem. Ja wtedy krytykowałem ich od góry do dołu za to, że oni nic nie robią dla ludzi takich jak ja. I ja nie pamiętam jakichkolwiek zbawiennych działań Platformy Obywatelskiej dla ludzi prowadzących działalności, a nas jest 1,5 miliona prawie, prawie 2 miliony jest w Polsce, takich jak ja, prowadzących jednoosobowe działalności, małe spółki. Więc gdyby to było tak, że Platforma Obywatelska zapisała się czymkolwiek dobrym, to bym mógł powiedzieć, że jest mi bliżej do nich. Tymczasem teraz to mogę powiedzieć, że jedni i drudzy nie zrobili dla mnie nic, chociaż PiS więcej popsuł. Tak, więc jeżeli chce pan... Czyli jakoś... trochę lepsza tak, z Platformą. Tak, jest trochę lepsza Platforma, bo popsuła tylko tam, no, połowę tego, co PiS. Oboje nic nie zrobili, ale ci mniej popsuli. No tak, no tak, ale jednak to OFE znacjonalizowali. To jest grzech gigantyczny. Przyszłość samej Konfederacji też jest niepewna, bo jak pokazują ostatnie lata w polskiej polityce, wiele było takich formacji jednosezonowych na jedną kadencję. No, nie szukać daleko. Paweł Kukiz ze swoją partią Samoobrona i tak dalej. No właśnie, Konfederacja też nie ma jakichś takich rewelacyjnych sondaży. Nie obawia się pan, że jednak no nie przekroczycie tego 5-procentowego progu? Co wtedy? Koniec? Coś nowego powstanie? Jest jedna różnica pomiędzy nami a tymi wszystkimi partiami, które pan wymienił, typu jakaś tam Nowoczesna, Palikot i tak dalej. To są wszystko partie, które powstały na parę dni przed wyborami. Tymczasem my jesteśmy środowiskami, które co prawda za płotem, ale jednak były przez 20-30 lat. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy przypadkowymi ludźmi, my jesteśmy w pewnym środowisku politycznym. Tylko zjednoczeni, bo bardzo długo, się tak, wielu zjednoczeni. I to zjednoczenie grup dało nam wejście. I to zjednoczenie dało nam wejście. Natomiast przez bardzo długi czas było tak, że mówiło się, no dobra, ten Korwin ma rację, ale to jest bez sensu, żeby na niego głosować, bo on tam ma 3%, więc on i tak nie wejdzie. Więc po co tracić głos? Głosujemy na tych, co są najbliżej i podobni do Korwina, ale mają szansę. Teraz już tak nie jest, więc my już teraz jesteśmy tą partią, która ma te 8%, 7%, 10%, no, zależy od sondażu, tak? Więc jesteśmy już tą partią, która wejdzie na pewno, tylko pytanie w jakiej liczbie. Natomiast wizerunkowo, bo o tym też już dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, jest taki jeden bardzo fajny komentarz, który my wrzuciliśmy do wszystkich naszych social mediów, jak to ktoś tam go umieścił, jakiś anonimowy użytkownik internetu. Jest wywiad ze mną i pod spodem był komentarz.
No, zgadzałem się z nim, dopóki zobaczyłem, w jakiej jest partii. No i teraz jest tak, że jeżeli ludzie w Polsce, 80% Polaków głosujących, jest przyzwyczajona przez ostatnie 20 lat głosować albo na PiS, żeby tylko Platforma nie wygrała, albo na Platformę, żeby tylko PiS nie wygrał, 80%. 80% Polaków głosujących głosuje przez 20 ostatnich lat na jedną albo na drugą wielką partię. To wyrwanie tych ludzi z tych dwóch partii jest bardzo trudnym zadaniem. I jest zadaniem, którego myśmy się podjęli. I to podejście właśnie, że zgadzałem się z nim, dopóki nie zobaczyłem, w jakiej jest partii, to jest to podejście, z którym my mamy jeszcze rok, żeby powalczyć, żeby pokazać, że to nie jest wcale nic takiego złego i dziwnego, żeby zagłosować na partię, która niekoniecznie nazywa się PiS albo Platforma. Ponieważ my przyszliśmy do polityki po to, żeby pokazać, że i PiS, i Platforma oszukały Polaków. Że ani Platforma nie jest wolnorynkowa, ani PiS nie jest konserwatywny, ani patriotyczny. My pokazujemy to, że to my byliśmy tymi środowiskami konserwatywno-liberalnymi od początku i próbujemy przekonać Polaków, że na nas warto zagłosować, a to, w jaki sposób nas pokazują albo nas nie pokazują, bo zamilczanie nas, tak jak to robi publiczna telewizja, to jest jeszcze większa zbrodnia niż nas pokazywać źle w sumie. To jest coś, z czym mamy, mówię, jeszcze rok do pracy i ja jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Uważam, że nam się to uda, ponieważ my mamy konkretne pomysły. Na każdy problem, który jest, my mamy jakieś konkretne rozwiązania i one oczywiście nie są banalne, nie są łatwe do wprowadzenia, ale jest tak, że każdy problem, który społeczeństwo ma, my poruszamy w swoich przekazach, nie w programie, bo program partii to jest zawsze coś takiego sztywnego, nudnego. My to przekazujemy, rozmawiając za każdym razem z ludźmi, robiąc konferencje prasowe, robiąc spotkania masowe, bo my robimy tych spotkań przecież mnóstwo. Mamy pełno nagrań z naszych indywidualnych spotkań z wyborcami, z sympatykami. I jest tak, że ustalamy, wycieramy jakoś te nasze pozycje, przecieramy tak, żeby to było raz, że zrozumiałe, a dwa, żeby było widać, że my jesteśmy dobrze przygotowani.